duży aparat. A może po prostu GoPro? A może wystarczy telefon? A może aparat, którym to wam nagrywam? Słuchajcie, skoro ja potrafię mieć tyle dylematów, co zabrać ze sobą na rower, żeby nagrać odcinek i zrealizować materiały na Bike Show, to wyobraźcie sobie, ile tego typu dylematów musi mieć człowiek, dla którego kolarska fotografia to całe życie. Bez aparatu. Fotograf kolarski bez aparatu. Jeden atrybut jest rower. Jest rower. Jest kolarz, jest rower. Szymon, zanim ruszymy, ja mam do ciebie takie jedno pytanie. Takie zaskakujące pytanie, bo nie robiliśmy listy pytań. Tak. Czy ty chciałeś być kolarzem kiedyś? Tak. Bardzo chciałem być kolarzem. Utożsamiałem się z kolarzami. Obok mnie, obok Jarocina jest Borek Wielkopolski. I to była moja taka pierwsza historia związana z kolarstwem, bo była tam zawodowa grupa kolarska i dla mnie to było świętością, kiedy mogłem założyć ich strój i w tym stroju paradować po tych ulicach i sobie tam gdzieś w mojej okolicy sobie wyobrażałem, że jestem jednym z nich. Wiesz czemu pytam? Bo mam takie wrażenie, że i ty i ja mamy ten element wspólny, że chcieliśmy mieć coś wspólnego z kolarstwem i utrzymywać się z kolarstwa, po prostu żyć wokół kolarstwa, niekoniecznie będąc kolarzami. I tak... Pewnie dlatego to, co robimy, wydaje mi się, że robimy to całkiem sprawnie, że sobie radzimy w tym wszystkim, bo gdzieś ten brak spełnienia w zawodowym peletonie kompensujemy sobie właśnie w ten sposób i często to się też objawia. Ja poszedłem na studia na Akademię Wychowania Fizycznego, jestem trenerem kolarstwa po prostu i całkiem niezłym. Myślę, że fajne jakieś tam wyniki z zawodnikami robiłem i to też było objawem tego takiego poczucia lekko bycia gorszym, bo nie byłem zawodowym kolarzem, dlatego chciałem być lepszym trenerem po prostu. To fajnie wychodziło. Wiedziałem, że to pytanie trafi. Nie przygotowywałem się, ale czułem, że w tym może być dobry początek. No nie wiem, jakieś, co mogą mnie trafić. Lecimy na rower. Dzisiaj plan jest taki, że idziemy sobie z Szymonem wyjechać po prostu na Col de Rates. Przy okazji pogadać o tej fotografii. Jeszcze zrealizujemy plan B, czyli nagramy pełen zjazd z Col de Rates. Szymon będzie tym. Ty będziesz Pitcockiem, ja będę Safą Brianem na miarę naszych możliwości. Kolejny zjazd będzie zaliczony. W sumie od czego zacząć, ale to zdaje się, ty jesteś przygotowany do tematu dzisiejszego. Podobno jestem gadułą. No, idealnie się składa. To Szymon, może tak, bo ja zaczynając od... Ja w ogóle chciałem, żeby ten film był o tym trochę, jak zostać fotografem w kolarstwie, ale może po prostu uzupełnimy to gdzieś o pytania, które ty najczęściej widziałeś dotyczące swojej gdzieś tam drogi i pracy. Więc może jakoś tak od początku, czyli jak zacząć, ale na zasadzie jak to się u ciebie stało. Jak zacząć? Przede wszystkim najczęściej spotykam się z pytaniem, jak zacząć, czyli o sprzęt. To ludzie najwięcej się na tym skupiają i pytają o sprzęt, chcą kupić sprzęt i taki, żeby im tam pozwalał robić zdjęcia kolarzy i na wakacjach, i w domu, i dziecko, i w ogóle wszystko. I bardzo się na tym skupiają. Natomiast ja bym chciał właśnie zwrócić uwagę na inną rzecz. Na umiejętność obserwacji świata, na umiejętność zauważania, na budowanie takiej uważności, zauważania detali, jakichś szczegółów, jakiejś analogii między pierwszym a drugim planem, tworzenia fajnych historii, bo zwróćcie uwagę, że nie do końca ostre zdjęcie, ale które jest, ma treść. Człowiek, mamy zdjęcie, nie wiem, Alaphilipp wylatuje w powietrze z roweru, nawet nie do końca ostry, ale to zdjęcie jest top. A zdjęcie super ostre, ale Alaphilipp po prostu jedzie. Jest średnie, zniknie od razu. Czyli nie jest najważniejszy sprzęt, który pozwoli nam stworzyć super ostre zdjęcie, tylko moment, no to jest też ten decydujący moment, to jest kolejny temat, ale sama sytuacja, którą zarejestrujemy. Często ta sytuacja musi być wyjątkowa, bo to jest wyjątkowy moment, ale też często właśnie wyjątkowa przez to, że zauważamy fajne rzeczy. Więc na to bym położył nacisk i dał sobie szansę na zauważanie takich rzeczy. Gdzieś wyjechał w fajne miejsce, poćwiczył, robił zdjęcia jakiekolwiek, analizował, lepsze takie czy inne, czy może światło było z jednej strony, z drugiej. To są ważne rzeczy i na to bym chciał zwrócić uwagę. I jeszcze jedną rzeczą, która jest super ważna w fotografii sportowej zwłaszcza, to jest
Teoria decydującego momentu, stworzona, czy ojcem jej jest Henri Cartier-Bresson. Ja go uwielbiam po prostu i uwielbiam tą teorię. I słuchajcie, jak to przemyślicie sobie, to w tym się zamyka wszystko. Teoria mówi o tym, że każda chwila, każda czynność, każda rzecz na tym świecie ma swój decydujący moment. I to jest sytuacja, w której idę. I kiedy idę i mam nogi równolegle, jedną obok drugiej, to nie jest ten decydujący moment. Decydujący moment dla marszu jest, kiedy nogi są rozłączone. Jedna jest z przodu, druga jest z tyłu. Decydujący moment dla człowieka, który kolarz jedzie, pije i będzie wyrzucał bidon. To nie jest moment, w którym on robi, tu ma rękę. To jest moment, w którym bidon opuszcza jego dłoń na przykład. I każda sytuacja ma ten decydujący moment. To jest spojrzenie w odpowiednią stronę, to jest ruch łokciem na przykład na rowerze, czy odpowiednie wychylenie. Tego bym się też trzymał, żeby robiąc zdjęcia, skupić się na tym, żeby wyłapać ten decydujący moment i to na pewno sprawi, że wasze zdjęcia będą dużo lepsze, czy bardziej wyjątkowe niż tam zmiana. Czy to nie jest przekroczenie linii mety, tylko emocje temu towarzyszące? Na przykład, nie? Na przykład, dokładnie tak. To jest moment przed, moment za, to jest sytuacja jakiejś euforii gdzieś tam za. Często te zdjęcia z tym momentem, one wychodzą często później, bo ta fotografia newsowa taka wymaga po prostu mieć ten inny decydujący moment, czyli właśnie przekroczenie mety, ręce uniesione w górę. Ale często o wyjątkowości tej sytuacji może stanowić zdjęcie, w której zawodnik już opuści te ręce, zamknie oczy i widzimy, że on tak, że się tworzy wielkie zdjęcia. No nie? Właśnie. Nie? Ale tutaj pociągnę ten wątek, tutaj od razu zejdziemy, na sekundę zejdziemy do bardzo pragmatycznego wątku. Czyli jak pracujesz na przykład dla teamów albo dla organizatora wyścigu, jak szybko po finiszu musisz dostarczyć fotki? Jeśli pracuję dla agencji, bo pracuję z agencją Corvos z Holandii i przez tą agencję obsługuję cały rynek holenderski, często też belgijski, plus ekipy Visma i DSM, to często zdjęcie, mam czas, no powiedzmy minutę do dwóch minut, żeby to zdjęcie było u nich na serwerze, ale to już tam powiedzmy trzy minuty, to już nie muszę wysyłać. Czyli robisz na zasadzie, po prostu wrzucasz jeszcze jakąś obróbkę, jakieś luty, czy to po prostu leci prosto? Wszystko idzie surówka. JPEG, czysty JPEG z aparatu. Te JPEGi są przepiękne. Oczywiście trzeba myśleć i prawidłowo to zdjęcie już naświetlić. Tam nikt nie będzie się bawił w jakąś wielką korektę. Zresztą z JPEGa dużo się nie wyciągnie też. Zwłaszcza jak się go prześwietli. Więc to idzie czysty, surowy plik prosto z aparatu na serwer. To jest w ogóle niesamowite dla wielu osób, które dziś zajmują się obróbką fotografii czy filmów na przykład. I dla mnie to też było takim szokiem, jak kiedyś dla TVP Kraków miałem wysłać jakiś fragment filmowy z wyścigu z Wieliczki. I ja w ogóle myślałem, że tam telewizja to pewnie po prostu tam ktoś na głowie staje z kolorowaniem i tak dalej. Wysłałem im specjalnie jakiś płaski format drona i oni to puścili w telewizji takie. Na płasko. Na płasko, no. No nie, nie, nikt się w to w ogóle nie bawi. W tej fotografii akurat kluczowym jest czas. Czas i moment dostarczenia tego zdjęcia, kto pierwszy, ten lepszy na takim Tour de France, to wręcz mam wrażenie, że albo ktoś celowo zakłóca ten sygnał, albo faktycznie tam jest taki szum medialny, bo tych aut jest mnóstwo, wozów transmisyjnych. W momencie, kiedy jest, nie wiem, 10 minut do przyjazdu kolarzy, w zasadzie nie idzie relacji odświeżyć na Instagramie nawet. Więc ta wysyłka jest potwornie utrudniona, ale jak się zapłaci, nie chcę strzelać, to są kwoty chyba około 3000 euro, to można mieć kabel podciągnięty na linię mety. Aha, i wpinam sobie kabel do aparatu. Kurde. I leci wszystko po kablu wtedy, ale często walczę z wysyłką zdjęć tak przez router i biegam 150 metrów tam, żeby coś tam wysłać. Najsłabszą jakość, najmniejszy JPEG, najpierw żeby do internetu poszło i później wracam gdzieś tam pod metę, robię dalej zdjęcia, no to tam jest rzeźba. To dobra, to było technicznie, no teraz płynnie przechodzimy znowu do wątku bardziej artystycznego, czyli biorąc pod uwagę to, że często jednak jest taka presja i czasu i presja jednak tego, że jest to praca i musisz dostarczyć towar w odpowiednim czasie, to czy na przykład na wyścigu czujesz, że masz przestrzeń, żeby się tak wyżyć artystycznie? Wyścig jest dosyć długotrwającą czynnością, aktywnością, więc zawsze znajdę ten czas. Zwłaszcza, że wszystkie zdjęcia praktycznie, które na swoim Instagramie pokazuję, to są zdjęcia, za które ja zawsze tak powtarzam, że nikt mi za nie zapłacił i nie zapłaci. To nie są zdjęcia, których oczekują ode mnie moi klienci, ale zdjęcia, których oni oczekują, jestem w stanie spokojnie dostarczyć, nawet więcej jestem w stanie zrobić i zawsze
jestem w stanie zrobić też coś dla siebie, jakiś fajny widok, zwłaszcza, że to są rzeczy, które też mnie bardziej interesują. Ja jestem takim prawdziwym, no prawdziwym, typowym kibicem kolarskim. Wcale nie jest tak, że objechałem wyścigi tutaj po całym świecie, prawie po Europie i wszystko już widziałem i mnie to nie jara. Strasznie mnie to jara i nadal jestem podatny na widoki, na spektakularne jakieś tam miejsca i chcę to zrobić dla siebie, ale też chcę pokazać innym, no bo kolarstwo jest piękne, no przejeżdża przez niesamowite miejsca i zawsze znajdę przestrzeń, żeby coś zrobić dla siebie. To może tak, czy uważasz na przykład, że żeby zacząć, żeby w ogóle próbować jako fotograf dać się zauważyć w tym biznesie, w tej konkretnej niszy, to czy myślisz, że metoda z po prostu podążaniem za wyścigami, za kolarzami, nawet na własną rękę i robienie zdjęć, oznaczanie, to jest dobra metoda, czy raczej po prostu gdzieś myślę, że to jest dobra. Przede wszystkim trzeba działać, trzeba robić te zdjęcia i kombinować. Na pewno nie można naśladować. Naśladowanie jest dosyć słabe z tego względu, że można być zauważonym tylko i wyłącznie dzięki temu, że będzie się wyjątkowym. W tej sytuacji na przykład sprzęt, on nie musi nas do końca ograniczać, bo jeśli mam tylko do dyspozycji tylko i wyłącznie obiektyw, nie wiem, 50 mm na przykład, albo jakiś tylko szerokokątny, to nie silmy się na spektakularny finish gdzieś tam z 200 metrów, bo to za bardzo nic nie da, ale użyjmy tego jako zalety. Podejdźmy bliżej, róbmy bardziej dynamiczne rzeczy, gdzieś z bliska i tym możemy zaistnieć, że to będzie nasz styl, nagle się okaże za chwilę. I podążanie za wyścigiem i działanie też bez presji, bo powiedzmy, kiedy ja jestem na wyścigu, mam pewne oczekiwania, pewne rzeczy, które muszę dowieźć, dostarczyć i muszę być w tym miejscu, chociaż najlepsze miejsce jest tam. Ale jak tam będę robił zdjęcie, to wcale nie jest powiedziane, że mój klient dostanie to, co ja chcę, bo tam jest ryzyko, że ten zawodnik będzie zasłonięty, że będzie poruszone coś tam, nie wiem, jakieś, że nie wyjdzie po prostu. Nie możesz postawić całej pracy na, że tak powiem, na ostrzu noża, dlatego, że ty się schowałeś w jakiejś bramie i liczysz, że po prostu akurat ktoś przejedzie. Nie? No. A działając bez ciśnienia, bez jakiegoś konkretu zlecenia, można robić niesamowite, mega kreatywne rzeczy i tak można zaistnieć. I są ludzie, którzy podążają za wyścigami, za Tour de France, tam cała karawana jedzie tych wszystkich fotografów. Znam chłopaka, który zaczynał w zasadzie kilka lat temu i podążał za wyścigami Tour de France, Giro, jechał, Vuelta, chyba wszystkie tam duże tury zaliczył. W tej chwili działa już Cycling Images, taki jak powiedzmy, że koncern zdjęciowy i tam kilku fotografów działa i już jest, no top, już jest na topie po prostu. Nie? To dobra, to pamiętasz swój pierwszy aparat, na którym zarobiłeś kolarskie pieniądze? Tak, to pierwszy aparat to był Nikon D80. To taka historia w sumie, ja nie jestem geekiem sprzętowym w sensie, to znaczy uwielbiam sprzęt, ale nie jestem wyznawcą jakiejś konkretnej marki. Po prostu wyszło z Nikonem tak, że używałem różnych aparatów, robiłem zdjęcia, uczyłem się, właśnie próbowałem, analizowałem i moi zawodnicy, kiedy byłem jeszcze trenerem, jechali na Mistrzostwa Europy w St. Wendel, to był 2006 rok i mówię, muszę mieć super zdjęcia, muszę przywieźć jakąś pamiątkę. I tata mojej zawodniczki jest fotografem, Krzysiu Rybarczyk i mówię, Krzysiu, jak, wiesz, jakiś aparat muszę. I ja takie pytanie zadałem jemu, jaki aparat do sportu? No Krzysiu mówi, kup najdroższego Nikona, jakiego ci będzie stać. Ja też pracuję w Nikonie, to ci pożyczę obiektywy na początek. No to mówię, no dawaj tego Nikona. No kupiłem najdroższe body, na jakie mi było stać. To był Nikon D80. On mi pożyczył pierwszy obiektyw i tam byłem na tych mistrzostwach Europy. Okazało się, że świętej pamięci diabeł Marek Galiński tam bardzo fajnie pojechał, w top ten się tam znalazł. Byłem w sumie jedynym człowiekiem, który tam był z Polski z aparatem i miałem aparat. I wtedy któryś z magazynów kupił ode mnie te zdjęcia. To tam poszło chyba na dwóch stronach. Mówię, wow, fajnie, działa. No i tak się pomalutku zaczęło. No teraz inaczej. Z jakim teamem pracowało ci się najlepiej? Z jakim teamem? Kurczę, to jest... Zaczynałem w ogóle przy projekcie ActiveJet, czy Verva ActiveJet. I to było wiadomo, polska ekipa, polski projekt, sami swoje jak gdyby zawodnicy, którzy do tej pory jeszcze się ścigają, czy tam Adaś Stachowiak, czy Paweł Bernas. No to tam było no świetnie, no to była genialna była atmosfera pracy i fan był i różne tam akcje się działy. Teraz pracuję z UNOX-em bardzo dużo i też mi się dobrze z nimi działa, bo to jest
ekipa norweska, która ma, jak to Skandynawowie mają, troszeczkę inne podejście do wszystkiego. Bardzo dobrze mi się z nimi działa z tego względu, że oni nigdy jeszcze nie zapytali mi się na przykład, kiedy będą zdjęcia. Kończy się etap, oni koniecznie chcą zdjęcia z ich takim workflow, z ich obróbką, z ich presetem troszeczkę, więc muszę dotrzeć do komputera i to lekko tam liznąć trochę suwakami te zdjęcia, ale oni nigdy się nie zapytają, masz już, kiedy wyślesz, kiedy... Oni wiedzą, że ja po prostu chcę je dowieźć jak najszybciej, muszę dostać się do hotelu, zrzucić to, zrobić selekcję jakąś, selekcję najczęściej na motocyklu już robię, no ale spokój pracy z nimi jest wyjątkowy i atmosfera też jest fajna, nie mają żadnego ciśnienia w ogóle, także to bardzo dobrze wspominam. No ale też super wspominam akcję z Wizmą, czy dawną Jumbo Wizmą, czy teraz Wizmą Lisa Bike, no bo to jest znowu z punktu widzenia kibica nawet kolarskiego, jakim cały czas jestem, to jest coś niesamowitego, kiedy tu stoi Wod, tu stoi Jona, stoi Sepp Kuss i ich oglądam na Eurosporcie, no ja się nadal tym wszystkim jadam niesamowicie. To jest chyba niesamowite, że tylko w Hiszpanii mogliście tę sesję spokojnie zrobić, bo w Belgii czy w Holandii to nie dalibyście rady chyba nigdzie stanąć, żeby tutaj, dało się zrobić. Tak, ta sesja tutaj to była w ogóle zrobiona też na ciśnieniu właśnie, bo rzadko kiedy jest tak, że oni wszyscy są razem i tam szybciutko trzeba było działać, bo to było tam 2 czy 3 dni, kiedy oni byli wszyscy razem i można było działać wspólnie. Natomiast jeśli chodzi o organizację takiej sesji, to tak jak mówisz, faktycznie w Belgii tam jest szał. Ja wystarczy, że wrzucę zdjęcia Wołta na Instagrama swojego i jest 1000 lajków pod tym, chociaż tam jest tylko zdjęcie Wołta, tam nie ma, nie wiadomo jakiej historii. Tak super modelka po prostu, no, robi rzecz i tyle. Jak jedziemy na taką sesję z nimi, to tracka GPS-a dostaje tuż przed, jak gdyby wieczorem o 23:00, żeby nie było szansy, że gdzieś tam to tam poudostępniam, gdzieś to wypłynie, dostaje to o 23:00. Jak jedziemy trening, mam informacje na przykład, że będą zawodnicy stawać na kawie i chcą też, jest zamówienie na zdjęcia takie lifestyle'owe, jak tam sobie Wout pije kawkę i rozmawia z kimś, to informacje o tym, gdzie się zatrzymamy na kawie, dostaję na minutę przed tym, jak się zatrzymamy na tej kawie. Tak się zatrzymają, tak. A już kuriozum, znaczy takim... taką sytuacją, która świetnie obrazuje tą popularność tych zawodników, była sytuacja, kiedy jechaliśmy pod Confrides i tam Wout robił ćwiczenia i wjechałem sam z nim na górę, już tam on kończył te ćwiczenia, ja tam też już dojechałem samochodem, czekaliśmy za resztą. Wout sobie poszedł na stronę załatwić potrzeby i jechała ekipa World Tourowa kobiet i zobaczyły ten jego tam kask. Słuchajcie, grupa 15-16 dziewcząt w szyku bojowym, ładnie parami, jak zobaczyły Wouta, rozpieprzony trening cały, wszystkie z hamulce stają, telefony i koniec. Każda selfie z Woutem, po prostu się zrobiło zamieszanie na całej górze. Do tego stopnia jest to popularna postać w świecie kolarskim, ale tak właśnie też gdzieś tam w Belgii. Jeśli bym zrobił zdjęcie Wouta z browarkiem, albo kiedyś Tom Dumoulin był taką postacią bardzo też pożądaną, miałem nawet zlecenie, żeby zrobić Toma tuż przed tym, jak skończył karierę, żeby zrobić zdjęcie na podjeździe na Volta Catalunya, jak on taki umęczony strasznie jest. No jeśli takie zdjęcie bym dostarczył do Holandii, to są okładki wszystkich po prostu magazynów. Niesamowite. W sensie to jest trochę tak, jakbyś po prostu zrobił zdjęcie Lewandowskiego idącego z siatką z Biedronki gdzieś. Tak, tak, tak. To jest z tego poziomu. Z tym Dumoulinem jeszcze fajna historia wyszła, bo dostałem to zlecenie, że słuchaj, dzisiaj są góry, tam wjeżdżamy w Pireneje, spróbuj go złapać takiego, wiesz, uplutego, bo to coś z tego będzie, nie? I znalazłem sobie piękny kadr, piękne tło, mówię, to będzie to, nie? Widać górę, pięknie Pireneje w tle, widziałem, on już odpadł od peletonu, już tam, już ugrillowany był, mówię, czekam na niego, czekam, nie nadjeżdża, ja mówię, nie ma gościa, kurde, mówię, wycofał się. I w tym momencie nadjeżdża samochód i Tom siedzi w samochodzie i opiera rękę o szybę, nie? I mówię, no dobra, to zrobię ten samochód, jak on tam siedzi w tej szybie. Pach, okładka w Holandii w gazecie sportowej, że Tom się wycofał. No to jest niesamowite. To od razu, jak idąc gdzieś tam powoli, zmierzając do brzegu, bo to jest, musimy się trzymać konwencji YouTube'owej z długością tego wywiadu, a ty podejrzewam, że moglibyśmy godzinę rozmawiać. Ale na przykład masz wrażenie, jak ktoś będzie, to piszcie, czy chcecie drugi odcinek. To może, patrząc po naszym tempie łapania się z gruchą, to spokojnie jeszcze przed 2026. Powinno się udać. Tak, ale od razu pytanie takie, czy kolarze gwiazdorzą przy pracy takiej fotograficznej, czy raczej nie?
Nie, nie sądzę. Raczej nie spotkałem się z takimi sytuacjami. Są może sytuacje, w których można ich złapać, czy ludzie próbują robić zdjęcia, kiedy faktycznie to jest niezręczne i wtedy można odnieść wrażenie, że oni coś tam gwiazdorzą. Natomiast to są sytuacje, w których faktycznie nikt by nie chciał, żeby ktoś tam aparat... Każdy chce mieć prywatności. Tak, natomiast w większości sytuacji nie. Nie wiem, są sytuacje, że jest kraksa, leżą kolarze na asfalcie, i wiadomo, no to tak wygląda dziwnie, nie? Że my z tych motocykli zeskakujemy i tam robimy zdjęcia, jak oni leżą na asfalcie. Słuchajcie, nikt nie ma z tym problemu. Oni później szukają tych zdjęć, oni udostępniają je, chcą mieć tam też. W ogóle się nie obrażają, że stoisz nad nimi. Oczywiście... No oni są w pracy wtedy. No nie? Też, no jest, ludzki odruch, prawda. Wiadomo, że trzeba pomóc. Jak raz tam mi się też zdarzyło taką akcję odstawić, ale nie ma takich sytuacji. Raczej są... Zresztą jak jest też środek, powiedzmy, etapu, oni jadą rozluźnieni, to wręcz to tam głupawka jest dosłownie. No widzę, jak widzą kamerę. To dobra, no to tak. Dwa ostatnie pytania. Czyli czym teraz robisz zdjęcia najczęściej? Teraz pracuję na Nikonie dalej. Zostałem w Nikonie. Oczywiście na dwóch korpusach Nikon Z9. To są bezlusterkowce, takie no topowe, ale głównie z dwóch przyczyn. Jedna to jest no, genialny autofokus. Słuchajcie, ten autofokus, on wie, który zawodnik jest pierwszy, który jest bliżej mnie, a ja tego nie widzę z perspektywy tam, gdzie stoję za metą często. To jest jedno. Chociaż to nie jest idiotem kamera do końca. A druga sytuacja to jest bardzo duża możliwość konfiguracji wszystkich operacji mających na celu wysyłanie zdjęć. Do jednego klienta, do drugiego klienta, zdjęcia z jedną gwiazdką, z dwoma, z kluczykiem idą tu, tam. Mnóstwo jest tych konfiguracji. To jest, pracuję w tym systemie. Szkła, jakich używam, to są od 14 mm do 400. Przy czym od, tam poniżej 24 mm, jeśli ktoś się tak orientuje, no 14 mm to jest bardzo szeroko. Czy to przy pełnej klatce to jest w ogóle... To jest strasznie szeroko i słuchajcie, im jestem starszy, tym węższych obiektywów używam, tym więcej sytuacji chcę skompresować i zamknąć w tym kadrze. Wcale nie jest dobrze używać takiego mega szerokiego szkła, to w wyjątkowych sytuacjach. Było teraz na Majorce 8 dni ścigania, miałem ten obiektyw codziennie przy sobie, nie wyjąłem go ani razu. Dobra, to już ostatnie daj. W ogóle widzowie, zrobiliśmy, to jest 18 minut 25 sekund one shota w ogóle, także będzie materiał, edycja po prostu zero cięć, ale więc pytanie, czy jakie jest zawodowe, fotograficzne marzenie Szymona Gruchalskiego? Zawodowe? No czy cały czas je jakoś realizuję, kurczę, no chciałem być na Tour de France, no jestem na tym Tour de France, w tym roku też się zapowiada, że będę i to będę na całym. I chciałem jechać na motocyklu Tour de France, pojechałem na motocyklu Tour de France. Chciałem być na igrzyskach, bo to też jestem nauczycielem wychowania fizycznego z wykształcenia i trenerem kolarstwa, więc to też jest takie marzenie dla każdego sportowca, być na igrzyskach. No i wszystko wskazuje na to, że będę w tym roku na tych igrzyskach, więc chciałbym może zrobić akcję, to już od dawna, 10 lat temu już to powtarzałem, że chciałem pojechać na wyścigi, które są no nietypowe, jakie gdzieś się odbywają w jakichś nietypowych zakątkach globu, nie takie oczywiste starty, nie takie jak gdyby z Eurosportu, z pierwszych tam też stron gazet, czyli gdzieś tam powiedzmy do Kolumbii, czy gdzieś do Afryki, czy w Azji jakieś, no takie klimaty zupełnie nietypowe chciałbym porobić jeszcze, ale to są rzeczy takie bez ciśnienia. To co, trzymam kciuki, cóż, zapraszamy oczywiście na Facebooka i na Instagrama Szymona, gdzie zobaczycie te takie bardziej właśnie wyselekcjonowane przez Szymona zdjęcia, czyli te, które Szymon chciałby światu pokazać, a niekoniecznie te, które po prostu dokumentują pracę czy wyścigi, które oglądacie gdzieś w jakichś agencyjnych, różnych gdzieś zestawieniach. Z mojej strony żółwik. Dzięki wielkie. W końcu udało się pogadać. I piszcie, co was interesuje. Piszcie w komentarzach. Szymon też pewnie czasami się na YouTubie gdzieś pojawia w komentarzach. Może odpiszę, jak nie, to gdzieś to zbierzemy do kupy i przy okazji nagramy coś kiedyś. Dzięki wielkie. Cześć.